Mam nowe strony Notesu. To jest nowy zadymiarz? To wszystko jest mega przerażające. Hejże, witajcie, ja jestem Damian, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Jak już zauważyliście, mam na sobie dzisiaj okulary. A to dlatego, że będziemy dzisiaj wykonywać pewne śledztwo. Jak widzicie, w Brawl Stars pojawiło się coś takiego jak ta ruszająca się tutaj na naszym tle kamera. Jak widzicie, ona cały czas robi jakieś zoomy przy oddalenia, cały czas coś sprawdza, cały czas coś kontroluje. No wygląda naprawdę dosyć creepy. I już za sekundkę pokażę wam, co się stanie, jak w nią klikniemy. Chociaż i tak pewnie już to sami sprawdziliście, bo moja skrzynka od wczoraj wygląda tak, że wszyscy mi piszą: Damian, sprawdź, co się stanie, jak się kliknie tą nową kamerę, musisz to zobaczyć, wow! Także dzisiaj pokażę całej reszcie z was, która jeszcze tego nie sprawdziła, co się takiego stanie, i pokażę wam różne ciekawostki, które udało mi się znaleźć na ten temat, i różne teorie, i nawet ciekawy kod do wpisania. Wow, w ogóle jak mi ten ekran teraz mignął. I ten zadymiar, słuchajcie, w grze, widzicie, jak on też tutaj tak gliczuje? Pojawiają się na nim dziwne takie zgliczowania, on też coś tutaj jest nie tak. Czyżby może, nie wiem, jakieś zmiana czasu, przejście w czasie, może coś w ten deseń, zmiana multiversum. Ten temat jest teraz mocny. To zanim kliknę oczywiście w tą kamerę, muszę wam pokazać zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Gratuluję serdecznie, zgłoś się do mnie, podbiór nagrody, najlepiej ustaw maila do siebie w opisie kanału. Słuchajcie, mam dla was jeszcze szybkie rozdanie, jeżeli ktoś z was chciałby dostać ode mnie właśnie doładowanie na takiego pięknego hokejowego Mortisa, który właśnie teraz zawitał do gry, czyli konkretnie doładowanie do Brawl Stars na 170 gemów warte 60 zł, to wystarczy, że pod tym filmem zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał, wciskając ten guziczek subskrybuj tam na dole. Po trzecie, pamiętaj o kodzie Damian w sklepie Brawl Stars, no i po czwarte, napisz w komentarzu, co myślisz o tym wszystkim, co się teraz w Brawl Stars pojawiło. Powodzenia. No a my, słuchajcie, klikamy w tą kamerę i lecimy. I co tu się dzieje? Wykryto anomalię czasową. I słuchajcie, no to już mi daje vibe tej minigierki z 8-bitem. Kto pamięta minigierkę z 8-bitem? Właśnie też było coś takiego, że się coś klikało, nagle się pojawiało zupełnie coś innego, przenosiło nas gdzieś indziej. No i to było naprawdę wtedy fajne, bardzo fajne urozmaicenie gry. No to co, my klikamy, a wy napiszcie w komentarzu, kto pamięta tą gierkę z 8-bitem. 3, 2, 1, boom! I uwaga, sprawdźmy. No okej, okay, co my tu mamy takiego? Jakieś ekrany, tak? Na początek mamy jakieś ekrany. Na tych ekranach się wyświetlają, nic się nie wyświetlało. A teraz Star Park PD, jakieś logo się pojawiło. I w tym momencie mamy podgląd na cały ten park Star, z tego co mi się wydaje. I też mi się wydaje, że to bardzo nawiązuje aktualnie do pewnego filmu 5 nocy Frederyka, czy też właśnie do samej gierki, czyli Five Nights at Freddy's. No i co, no i powiem wam szczerze, że trzeba się tu doszukać pewnie jakichś ciekawostek. Ej, dobra, już widzę pierwszą, już widzę pierwszą, patrzcie, kliknąłem sobie na ten ekran, przybliżam to tutaj i wy to widzicie? To jest Willow. To jest ewidentnie Rumbler, tak? Willow. No ale ona totalnie wygląda jak Willow. Ej, co jest? Ekran mi się zmienił, przełączył mi się na jakiś inny. Gdzie jest ta Willow? Aha, dobra, to jest to samo miejsce, tylko po prostu jakieś inne ujęcie kamery. Czy tu mamy coś... tu mamy coś dziwnego też, tu mamy... Nie, tu jest... Czekajcie, bo zasłaniam sobie palcem i... O, dobra, straciłem to. A tutaj też są jakieś ręce, jest jakieś wejście, ale dobra, tego nie kojarzę. No nie widzę tutaj żadnych nowych nawiązań. Czekajcie, sprawdźmy sobie ten ekran. Tu mamy lody, no dobra, to lody to są nawiązane do Lu, okej, oczywiście. Też nie widzę nic tutaj takiego nadzwyczajnego, po prostu ludziki sobie chodzą wszędzie. W ogóle słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym analizował cały ten lore tutaj w Brawl Stars i wszystkie nowe ciekawostki wam przekazywał, to zostawcie łapkę pod tym filmem, będę wiedział, że chcecie tego więcej. I słuchajcie, już tu coś namierzyłem, patrzcie, przybliżamy sobie. No nie, no, o, dobra, i tak to mamy. Tu jest Bull, ten ziomek, który tutaj daje jedzonko w tej restauracji, no to jest ewidentnie Bull. Spójrzcie nawet na jego tył, wygląda jak Bull. Od przodu też wygląda jak Bull. Tylko trochę go teraz nie widać, ale o dobra, tak go w sumie lepiej widać. A z tyłu tutaj czasem po lewej u góry nie siedzi, nie, dobra, myślałem, że to Gray przez chwilę, ale jednak nie. I dobra, no i to kto to, a tutaj Brock nie chodzi u niego w restauracji i nie pracuje? Dobra, no nie jestem pewny. Tylko czy ten Bull może się obrócić na drugą stronę? No dobra, to poczekamy sobie. O, obrócił się idealnie! No i to jest Bull, na pewno to jest Bull, dobra. Czyli wiemy, że Bull miał swoją restaurację w Star Parku, czyli taki pewnie jego lore jakiś jest. Okej, okay, też mamy tutaj w ogóle dania rozpisane u góry, Retro Luncheon. Dinner. Okej, okay, no dobra, no to tak to wygląda. Tu mamy, słuchajcie, jakiś salon gier. I co tu się dzieje w tym salonie gier? Czy mamy tu gdzieś 8-bita pokazanego? No nie widzę tutaj 8-bita, raczej ludzie, którzy płaczą i przegrywają i co, i tam można coś... Nie, wszyscy tu raczej chyba przegrywają, co chwilę ci ludzie się smucą. Okej, okay, tutaj mamy natomiast samochodzik. Czy pojawia się tu jakaś postać? Tu są tikety, widzę, że tam jest coś takiego jak złote tikety na dole. Ej, a może Supercell stworzy prawdziwy park Star i później będzie można wygrać jakieś złote tikety właśnie, żeby się tam dostać. To by było fajne. Tu mamy też samochodziki. Te samochodziki wydają się dosyć creepy, one się tak bugują czasami. Ale no co, no na razie no nic nadzwyczajnego. O, ej!
Ej, tu jest Bulls napisane, czyli to jest restauracja Bulla. No dobra, czyli to już mamy potwierdzone na pewno, że to jest jego restauracja. Tu jest też to miejsce z tiketami blisko. No dobra, no ja tutaj nic innego takiego nie widzę na pierwszy rzut oka. Ale słuchajcie, mamy jeszcze tutaj oprócz tych telewizorków te wszystkie rzeczy na dole. Mamy telefon, mamy tutaj jakiś kubeczek. No to sprawdźmy sobie, klikamy najpierw w telefon. Dobra, czyli no nie działa. Niestety nie działa, nie da się nigdzie zadzwonić. Okej, okay, a tutaj na samym środku tego Star Parku, czy coś jeszcze tutaj jest ciekawego? No nie, po prostu sobie woda leci, ludzie chodzą, tam można tikety kupić, wejście do Star Parku. No nie, no tu się wydaje, że w tym Star Parku jest wszystko okej, okay. Każdy sobie tam chodzi, każdy sobie jakoś enjoyuje to wszystko. No niektórzy przegrywają, jak na przykład tutaj. Ej, czekajcie! Widzę 8-bita, dobra. Bo widzicie, te dostrzelania, no, wyglądają jak ręce 8-bita na 100%. I tu jest napisane blow up, tak? Okej, okay, no to gdzie jest nasz player 1? To może będzie ten po prawej stronie tam. A tutaj z tej strony ich nie widać, jak się patrzy. Kolejną rzeczą, jaką mamy do kliknięcia, no może ten kubeczek. No nie, no to jest po prostu taki efekt wizualny, że jest ten kubeczek, który jest napisem Star Park. No to sprawdźmy sobie, nie wiem, co to jest tutaj. Tak, ten mały wyświetlacz. Okej, okay, i dobra, i to mamy. Coś tu się wydarzyło, czekajcie, ja to cofnę. Kliknijmy to jeszcze raz, możemy to kliknąć, możemy. Dobra, no nie zdążyłem tego przeczytać, słuchajcie, cały czas. Ale jak widzicie, copyright, co tam jest napisane, no? Jakiś zarejestrowany trademark. No dobra, no nieważne. Słuchajcie, tu mamy oczywiście system ochrony i mamy tak. Mamy archiwa i mamy timecode. Dobra, sprawdźmy sobie najpierw może ten timecode. Okej. Okay. I tu możemy coś ustawić. I ewidentnie tutaj lewa strona to jest jakaś data, bo widzicie, są takie ukośne znaczki, a po prawej stronie mamy takie dwukropki. I te ukośne znaczki, no to ewidentnie będzie jakaś data. I w lewym górnym rogu w ogóle nam się, słuchajcie, wyświetla data. Jest to 3.11.1995. No to czy byśmy to powinni wpisać? Jest też 19.35 godzina, 36. No dobra, no możemy to spróbować. 3.11.03.11.95. Dobra, zapisałem. A jeżeli chodzi o godzinę, 19.34, no dobra, no to 36 tam jest. No i 00 zostawiamy, enter. I niestety, no nic nam nie wyskoczyło. Ja mam wrażenie, że tutaj będzie trzeba to jakoś rozgryźć. Na pewno już coś na Reddicie mocno działa i szuka jakiegoś rozwiązania na to. Ja też, słuchajcie, będę tutaj kminił. Zobaczymy sobie dalej, co jeszcze jest takiego ciekawego. Bo może gdzieś nam dali jeszcze jakąś informację, co tu trzeba wpisać, żeby się coś pojawiło. Bo myślę, że na pewno tak to działa, że tu trzeba rozszyfrować ten cały kod 12-cyfrowy i coś wtedy pewnie wyskakuje. No niestety to na razie nie działa. Ale sprawdźmy sobie, słuchajcie, te całe archiwa, bo myślę, że tutaj jest zdecydowanie ciekawiej. No dobra, no tutaj nic nie ma niestety. Ale to nie oznacza, że nic tutaj nie będzie, bo w miarę rozwoju, mam nadzieję, tego tutaj całego dodatku, który się pojawił, w miarę pojawiania się nowych treści, rozwiązywania nowych zagadek, na przykład takie jak wpisywanie tego kodu, to mam nadzieję, że tu się będą pojawiać jakieś nowe rzeczy. I tak, no niestety tego kodu nie znamy. Jakbyśmy sobie dali na przykład 666666, no to też oczywiście nie wejdzie. Ale myślę, że ktoś to na pewno rozkmini. Ja też będę szukał, słuchajcie, tego rozwiązania. Ej, tutaj się, czy tu się pojawiło coś nowego w tym pokoiku, czy mi się wydaje? Nie, to jakieś inne kamery troszeczkę się pojawiły. Okej, ale ci ludzie dalej są mega smutni, nie? Oni cały czas wszystko przegrywają. Czy to są jakieś takie arcade na pieniądze? Oni to wszystko przegrywają? No to by było naprawdę, no nie za ciekawe. Ale tak szczerze, to czuję się totalnie, jakbym grał Five Nights at Freddy's. Czekajcie, co tu jest? Tu mamy górę po prostu. Aha, z góry tam było coś pokazane, bo były samochodziki ustawione. I cały czas tam mam wrażenie, że daje nam jakieś inne kamery troszeczkę, z różnych ujęć. To jest naprawdę ciekawe. Tu mamy w ogóle jakiś zegar z godziną. I czy ten zegar się rusza, czy się nie rusza? Czekajcie, muszę go złapać jakoś tak. Oj, cofnij, wpisywanie mi wyskoczyło. Muszę go złapać tak lepiej. No, ewidentnie się nie rusza. A jaką on godzinę to wskazuje? No nie wiem, tam jakaś była czwarta, czy coś takiego? Dobra, no nieważne, niestety mi zniknął. Czy mamy jeszcze tu coś do kliknięcia? Mamy tu jakieś cyfereczki, także sprawdźmy to. No niestety to nie działa i ten... Aha, dobra. Te cyferki są połączone z tym urządzeniem po lewej, więc prawdopodobnie nimi wpisywaliśmy ten kod. Znalazłem bardzo ciekawego easter egga w tym momencie, bo jak widzicie, jest tutaj 3.11. A jeżeli wejdziemy na ostatni brawl, to który już mam tutaj odpalony i damy sobie... Ja sobie dam 3.10, żeby tutaj dolecieć do tego 3.11. Uwaga, jest 3.10, 3.9, 3.10, 3.11 i patrzcie, co się dzieje w 3.11. Pojawia się jakiś gościu, który ewidentnie przegląda się wszystkiemu, tym całym nagrywką do Brawl Talku z kamer. I to, słuchajcie, jest dokładnie 3.11. Nie wiem, czy będziecie tutaj widzieć, ale no ja sobie... O, widzicie, ja odpaliłem tego Brawl Talka w 3.11 właśnie w nawiązaniu do tej daty i pojawił się nam ten ziomek na kamerach. I słuchajcie, jest taka pewna teoria, która mówi, że właśnie ten ziomek z 3.11 tutaj to będzie jakiś nowy zadymiarz. Tylko że wiecie, on tutaj na razie jest pokazany w postaci ludzkiej. W ogóle patrzcie, też ma taki telefon. Ma dokładnie taki telefon, który w sumie jest w grze. No przyjrzyjcie się temu sami.
No przecież ten telefon wygląda jeden do jeden jak tamten. Czy to mnie przeraża? No leciutko, dosyć takiej creepy, ale sprawdźmy, czy coś jeszcze się tu pojawi w tym brałtoku. Nie. Ten ziomek, słuchajcie, jedyne co, to tylko tak się zastanawia tutaj, co tutaj takiego się wydarzyło. Ono sobie obserwuje i nad wszystkim jakby tak sprawował troszeczkę kontrolę, ewentualnie się opiekował. Zauważcie to, że wszystkie inne ekrany tam w tle nie działają i działa tylko ten jeden. I dobra, bo tutaj się dzieją rzeczy, które się dzieją aktualnie, w 2023. A klikając właśnie w tą kamerę, pojawia się coś takiego jak wykryto anomalię czasową, czyli to nas przenosi ewidentnie do jakiegoś innego czasu. Czyli ten gościu w przyszłości będzie miał dostępną tylko jedną kamerę, na której patrzy sobie właśnie na brałtoka, a wcześniej mógł obserwować cały park Star właśnie z tamtego miejsca. I tu się w ogóle też daty wyświetliły, widzieliście? Na każdym z ekranów na początku się wyświetliła data i godzina. Czekajcie, sprawdźmy, czy wszystkie są dobrze zsynchronizowane, czy tam się nie pojawiło nic takiego nietypowego, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Okej, dobra, patrzę sobie na te dwa po prawej stronie. Pojawia się ta data 3.11.3. Dobra, wszędzie się pojawił 3.11.95. Dobra, to jest na pewno jakaś data, którą szkoda, że tutaj jak wklepujemy, no to się niestety nic nie dzieje. Też warto chyba zwrócić uwagę, że timecoder jest V210. To jest jakaś wersja. A może, słuchajcie, to 210. A może, czekajcie, ja mam teraz taką malutką teorię. Dobra, dajemy sobie 3.11.95. I teraz tak, to jest wersja 02.01.00. Tak, dobra, uwaga, sprawdźmy. Czy to... No nie, niestety. To nie jest rozwiązaniem tego. Natomiast słuchajcie, nie klikaliśmy jeszcze w ten notatnik i przyznam się, że rzeczy z tym notatnikiem jakieś widziałem. Gdzieś przeglądając Reddita, no coś zobaczyłem z tym i myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo też wam to pokażę. Dobra, na razie skupmy, co tutaj się dzieje. Star Park Security Log. Dobra, czyli mamy tutaj zapiski właśnie całego tego security, ochrony Star Parku. No i tak, mamy lokację, Security Room 2E, czyli mamy tutaj właśnie pokój ochroniarzy. Mamy oficera Rika, słuchajcie, i jest data 3 luty. Nie, to jest... jaki luty? Czemu mi się wydaje, że to jest 2? To nie jest 2, to jest 11. 3.11.1995. Czyli to, słuchajcie, jest właśnie z dzisiaj. This job is boring. Czyli ta praca jest bardzo nudna. I jest aż tak nudna, że chłop sobie tutaj zagrał w kółko i krzyżyk i ewidentnie zrobił coś nie tak, bo tak się nie powinno grać w kółko i krzyżyk. Nie, 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 to jest zdecydowanie nielegalne. I jak widzicie, no co, no on tutaj sobie połączył te kółeczka też w taki dziwny sposób. Może to nam coś ma sugerować, może, nie wiem, może ktoś to potrafi jakoś rozczytać na jakieś liczby i te liczby by się dało przenieść właśnie do tego timecodera wcześniej. No nie wiem. Ale słuchajcie, tu się pojawia osoba, jaką jest oficer Rick. I przed chwilą wam pokazywałem osobę, która siedzi i nadzoruje właśnie cały park Star z tych kamer. I też tutaj w tle teraz leci w ogóle piosenka Star Parkowa, ale ją już kojarzymy. No, wracając. Chodzi mi o to, że jest pewna teoria, że ta osoba, która siedzi przed tymi kamerami, może być właśnie nowym zadymiarzem, czyli właśnie oficerem Rickiem. Bo generalnie, jak się skupimy na całym Brawl Starsie, to w ostatnim czasie dużo pojawiało się jakichś zadymiarzy związanych ze Star Parkiem. Nie wiem, czy to nawet Koletka, czy RT, czy no dużo. Więc bardzo prawdopodobne, że taki ukryty zadymiarz jest jeszcze w tej aktualizacji, o którym totalnie nikt nie wie, żeby tam nikt go nie likował. I możliwe, że będzie on miał na imię Rick. Ale słuchajcie, też jest inna ciekawostka i inne rozwiązanie właśnie tego oficera Ricka, bo żeby wam to dokładnie wytłumaczyć, to muszę wejść na zadymiarzy i zobaczcie sobie na tego RT. On jest tutaj właśnie ziomeczkiem, który ma bardzo potężną kamerę. I zobaczcie sobie, słuchajcie, na jego opis. RT jest pomocnym infokioskiem, ale powierzono mu też zadanie monitorowania wszelkiej aktywności w parku Star, dla bezpieczeństwa rzecz jasna. Okej, czyli to oznacza, że on też jest odpowiedzialny właśnie za monitorowanie bezpieczeństwa w tym parku. Czyli taka teoria mi świta, że RT może wcześniej był właśnie Rickiem, słuchajcie. Rick, czyli osoba zajmująca się monitorowaniem Starku Par w jakichś dziwnych okolicznościach, stała się nagle infokioskiem, który za sprawą jego energii życiowej jakoś ożył i właśnie on sobie w nim egzystuje. I to by było mega chore, mega dziwne, ale znając Brawl Stars, no jest jakaś szansa, że RT dostaje taki potężny lore. Czemu nie? Ja bym akurat coś takiego widział. Chyba nawet bardziej bym się z tego ucieszył niż z nowego zadymiarza Ricka. Ale zobaczymy, słuchajcie, napiszcie w komentarzach, co według was jest bardziej prawdopodobne. Czy ja sobie chciałem tu przerzucić stronę, bo wiem, że się da. Na pewno, że się da, bo było tego dużo. O dobra, da się cofnąć, słuchajcie, tak? I do not remove from security room. Czyli nie można tego tutaj stąd zabierać. Tu są wszystkie właśnie te logi. No to co? 8.52. Tutaj oczywiście znowu Rick, tylko dzień wcześniej, bo 2.11.1995. Ta praca jest za łatwa. Opłacone dodatki,
2 tygodnie przerwy i oglądanie parku rozrywki, w którym totalnie nic złego się nigdy nie dzieje. Najlepsza praca ochroniarska ever! No, także tutaj Rick przekazuje dosyć szczęśliwe wieści, ale dosyć też przerażające jest to, że nie masz następnej kartki uzupełnionej, ale na pewno to wynika z tego, że słuchajcie, jak widzicie, czekajcie, to będzie widać tutaj, data aktualnie, no to jest 3.11, dlatego te jeszcze archiwa wszystkie się nie poodpalały i to wszystko, i tu na pewno trzeba użyć jakiegoś kodu i trzeba sprawdzić, czy na Reddicie ktoś coś rozkminił. Z ważnych rzeczy, moi drodzy, tutaj mamy jeszcze publiczne oświadczenie od Brawl Stars, który wrzucił na swój kanał. Starpar zaprzecza wszystkiemu. Tutaj ten pokój żaden nie istnieje z tymi kamerami. Tu nie ma żadnych niewyjaśnionych rzeczy z gościami ani z pracownikami. Wszystko jest normalnie w Starparku, tak, wszystko, everything is fine, wszystko jest dobrze. Starpark CCTV. Dobra, przyjrzyjmy się temu filmikowi, bo ten filmik tak szybko leciał, że ja tu się nie zdążyłem skupić. Okej, czy oni twierdzą, że te wszystkie leaky, które się pojawiają, to kłamstwo z tymi kamerami? Nic takiego nie ma miejsca. Wszystko jest dobrze. Zaprzeczają tym wszystkim incydentom, więc nic też się nie wydarzyło, ani z pracownikami, ani z gośćmi. Czemu to jest cacti dueling, czyli walka kaktusów jest zabroniona? Co tam Spike nawywijał? Pewnie coś tam już naodwalał. I ogólnie tutaj są, widzicie, jakieś nawiązania do zadymiarzy też, które są zabronione. Wow, 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 ej, ja sobie teraz piczku popijałem i przeglądałem ten filmik dokładnie. Patrzcie to! Widzicie? Czekajcie. Tutaj o, jeszcze troszkę muszę cofnąć. Skupcie się teraz na ekranie i zobaczcie, co się pojawia w tle. Jakieś cyferki wszędzie. 1195, 072, 21995. Myślę, że to na pewno ma jakieś znaczenie. Te cyfry tutaj mają jakieś znaczenie. I to trzeba jeszcze rozgryźć. Może właśnie trzeba je spróbować powprowadzać i może to coś będzie dawało. No jest taki fragment na środku tego filmiku, że pojawiają się różne dziwne cyfry i no trzeba to rozkminić. Na Reddicie jest w ogóle, słuchajcie, informacja, że ten zegar wskazuje strefy czasowe z Tokio aktualne, więc to może mieć jakiś związek. Ej, co mi się dzieje z telefonem? To nie było nic dodane, tak mi się zrobiło. Tutaj jakiś random guy znalazł coś takiego w plikach gry i to jest dosyć... Nie no, to wygląda, słuchajcie, jak ODRT. To wygląda zdecydowanie jak ODRT, jakaś kamera, nie nawet takie kolory jego. No tutaj ludzie też piszą, że właśnie to ból, ale to już zauważyłem. O, w ogóle ktoś rozpisał te numerki wszystkie, które były w tym shortcie, jak widzicie? One dają takie daty, ale czy to coś im zadziałało? No chyba nie, jakby zadziałało, to by dali od razu info. Every Brawl Stars player right now, każdy gracz Brawl Stars właśnie teraz i w sumie bardzo się to zgadza, to jest ta... Daję tutaj plus jeden oczywiście. To jest oczywiście ta małpka z Toy Story, która przeglądała wtedy wszystko na kamerach, to było chyba Toy Story 3 i totalnie tak się teraz czuję jako gracz Brawl Stars. Cały czas tak siedzę i sprawdzę te kamery. Wow, tu ktoś ewidentnie pisał zły kod i coś się złego stało. Nie, ale to raczej, słuchajcie, fake. Tutaj jakiś ziomo, słuchajcie, oglądał kamery i podobno coś się wydarzyło. Nie chcę sobie psuć pierwszej reakcji, więc sprawdźmy to razem z nim. I coś tutaj się jeszcze... No nie, no nic ciekawego. Okej. No dobra. Wychodzi na to, że po necie teraz lata mnóstwo fake informacji, różnych jakichś przeróbek. Ale słuchajcie, zobaczcie, dotarłem do czegoś takiego, co zostało wrzucone 2 godziny temu, ma 18 lajków, czyli naprawdę bardzo mało i mocno musiałem tego szukać. Ale nie wygląda na to, żeby ten ziomek robił fejki. Raczej mi się nie wydaje, żeby on coś takiego przerobił. I zobaczcie sami, co tu się dzieje. Brawl Stars Textbook Leak, czyli tutaj textbook został zlikowany, czyli ktoś odkrył jakby tajemnicę, jak dotrzeć do kolejnych stron textbooku, no i tam widzieliśmy. A nie, dobra, czyli słuchajcie, czy tu jest osoba, która jakby dotarła do pierwszych zapisków, jak miał wyglądać właśnie ten Starpark Security Lock? No bo zobaczcie, bo ta strona wygląda bardzo, bardzo podobnie jak ta strona w grze, ale jednak troszeczkę inaczej, bo tutaj ta w grze jest jednak troszeczkę inaczej wykonana, ale tu, i tu widzicie, jest w ogóle jeszcze napisane Officer Jak, a nie Rick. Tutaj jest jakiś chyba fail, ale data się zgadza, też napis się zgadza, ale wygląda to troszeczkę inaczej. I też tutaj od razu u nas na prawej stronie no nie było nic, nie? A jak sobie wejdziemy tutaj na prawą stronę, to już jest coś napisane i mamy słuchajcie, dzień czwarty, czyli to, do czego jeszcze nie dotarliśmy, i tutaj już jest napisane normalnie Rick. To dlaczego tutaj jest napisane Jak? No to jest zagadka. Dobra, as always everything is going perfect, perfect, great! Czyli wszystko idzie naprawdę świetnie jak zawsze i tutaj Rick sobie bierze przerwę na lunch i ta praca rządzi. Tyle nam tutaj powiedział, więc nic nowego. No mamy więcej tych screenów, ja oczywiście tu daję lajka. Mamy dzień piąty, słuchajcie, i tu wszystko się zgadza, ale nie, tu się coś nie zgadza z datą. Słuchajcie, zobaczcie, ta data jest przestawiona, jest inny format daty. Jest inny format daty, też tego nie zauważyłem wcześniej, bo u nas tam najpierw była liczba, potem było 11. Okej, dobra, czyli tutaj jest ewidentnie jeszcze format daty zmieniony, czyli jest szansa, że to naprawdę zostało jakoś tam, nie wiem, wyciągnięte, może z jakichś plików gry czy coś, czy gdzieś ktoś to jakoś znalazł. I tu są w ogóle zapisane New Song Idea. Du, du, du.
da bi du du da bu di ba du dam bu da bu di ba. Jeżeli chodzi o opis tego dnia przez Ricka, to on napisał tutaj, że wczoraj spotkał się z kilkoma niecnymi przestępcami i musiał ich wyprostować. Oraz o tym, że prowadzi tutaj małe śledztwo. Na drugiej stronie, słuchajcie, dnia 6 mamy napisane: trzeba posprzątać... I slept 3. Nie wiem, co to jest do końca. Może jakieś przejście trzecie, coś takiego. I dalej on, słuchajcie, się śmieje. Ha, 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 I crack myself up. Rozpłakał się. Ale tak na poważnie, w kopalni nastąpiła wielka eksplozja i trzeba się temu przyjrzeć i to naprawić. Czyli mamy już jakieś info o jakiejś eksplozji. Tutaj może, nie wiem, Carl, Dynamike coś namieszali. Dzień 7 i mamy, słuchajcie, tutaj tego Dynamike'a właśnie narysowanego, który coś nabruzgał w kopalni i naodwalał. I mamy nowy wynalazek. Socks that go on your hands. Aha, czyli że skarpety na twoich rękach, to dosyć dziwny wynalazek. Never mind, that's just gloves. Słuchajcie, czyli nieważne, to tylko rękawiczki. Mm-hmm. Dalej mamy napisane, że 8 coś się wydarzyło zeszłej nocy u Bula w restauracji. I have what he has having. Czyli on będzie miał coś, co posiada Bull. Słuchajcie, te ostatnie dwie strony tutaj moim zdaniem ewidentnie wskazują na to, jak będzie działał nowy Zadymiarz. Czyli to będzie jakoś tak, że on będzie miał jakieś takie rękawiczki specjalne, które będą skarpetkami, będą miały jakąś moc i będzie miał też jakąś moc w stylu Bulla, bo będzie miał to, co on. Oczywiście pod warunkiem, że to nie jest fake, no bo też musimy na to wziąć poprawkę, że te screeny mogą być fejkiem, ale wyglądają naprawdę legitnie. Dnia 9 Rick napisał coś takiego: w okolicy dzieje się dużo niespotykanych rzeczy. Czy Merkury się cofa? Chodzi o planetę, że ona miałaby się jakoś tak cofać, okej? Okay. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dzień następny, to Rick nawet się nie podpisał, więc zaczęły się dziać jakieś ostre dymy i napisał tutaj tylko: nigdy nie dotykaj przerażających, świecących kamieni. Dobra, czyli o coś tutaj musi chodzić. W skojarzeniu z kamieniami przerażającymi, to nie wiem, mi się skin do Lu jeden skojarzył, ale no nie wiem, czy raczej tu o to chodzi, pewnie o coś innego. I też to była w ogóle notka dla niego, tak? Jeżeli chodzi o następny dzień, czyli 11.11, tutaj Rick się normalnie podpisał i napisał nawet notkę dla siebie, w której ewidentnie informuje, że ma dosyć tej pracy i chce zaraz po powrocie do domu zaaplikować na robotę w molu na ochronie. Widzicie, jak się to wszystko pozmieniało? Tak pięknie było. Jeżeli chodzi o dzień 12, no to Rick tutaj napisał, że w stołówce może być jutro bardzo niezręcznie, więc co tam się mogło takiego wydarzyć? No nie wiem. Też miałem problem z tym słowem, bo tutaj mi się wydaje, że jest cafeteria, ale dobra, to jest chyba cafeteria, czyli teraz się zgadza. Następnego dnia Rick tutaj napisał, że ma dużo do przedyskutowania na water cooler dzisiaj. Bardzo dużo. Ciekawe, co tam się wydało. Te water cooler to jest chyba jakaś taka... no coś tam pewnie w tym parku takiego wodnego. Dnia 14 Rick napisał, że wychodzi troszeczkę wcześniej z pracy i oby się nic tam szalonego nie wydarzyło. Okej, czyli coś 14 się pewnie wydarzy podczas jego nieobecności. Słuchajcie, dzień 15 i w tym momencie robi się naprawdę grubo. Ja to rozkminiam już tutaj ze 3 godziny i powiem wam szczerze, że... no to jest chyba najgrubsze, co do tej pory zobaczyłem. No bo tutaj Rick daje informację, że zgłosił landscaping właśnie do nich. Coś takiego, że znalazł martwego gościa w krzakach i oni mu powiedzieli, że to nie jest ich problem, a on zdecydowanie nie chciał się tym zajmować, więc czyj to jest problem? Następnego dnia, 16, do informacji, że na szczęście nikt o tym się nie dowiedział. Kolejnego dnia po prostu mamy rysunek i ten rysunek przedstawia właśnie mi, czyli Ricka. I jak widzimy, no jest on dosyć taki wkurzony, wygląda troszeczkę jak bardzo zły gościu, który w tym momencie wyrywa sobie wszystkie włosy z głowy. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale no spodziewajmy się najgorszego, że może, nie wiem, Rick wtedy, jak wyszedł z tej pracy, to ktoś kogoś dziabnął i załatwił, pozbawił wiecie czego i co, no i teraz Rick pewnie jest załamany, nie tylko dlatego, że dopuścił w ogóle do czegoś takiego, ale no pewnie też mu się posypie teraz życie, no bo kurczę, kto będzie zatrudniał takiego ochroniarza, który zrobił coś takiego i wyszedł z pracy. I słuchajcie, wydaje mi się, że bardzo prawdopodobne, że Rick to będzie właśnie nowa postać Brawl Stars i będzie wyglądał mniej więcej tak, będzie miał jakiś atak, super atak podobny do Bulla, bo miał dostać coś od Bulla, będzie miał jakieś skarpetkowe rękawice, może właśnie po to, żeby nie zostawiać śladu. Nie wiem, no zobaczymy. Słuchajcie, napiszcie, co o tym myślicie, a my przechodzimy do kolejnej strony, do strony 18, w której jest napisane: look into workers camp stat. Czyli spójrz na statystyki dotyczące obozu robotników. Niestety już nic więcej nie mamy i słuchajcie, wydaje mi się po przejrzeniu tych wszystkich obrazków tu z wami, że one są naprawdę bardzo prawdopodobne, że to nie jest żaden fake i wygląda to dosyć legitnie. Jestem ciekawy w ogóle, w jaki sposób oni dostali te informacje, no ale przed opublikowaniem tego materiału się pewnie tego nie dowiem. Mówiąc szczerze, to wszystko jest naprawdę bardzo ciekawe i jest też dosyć creepy, więc jeżeli
chcecie więcej informacji na ten temat, żebym nagrywał dla was jakiś kolejny ciekawostkowy film, to koniecznie zostawcie łapkę. Im będzie ich więcej, tym będę miał większą motywację, żeby siedzieć tutaj kolejne godziny i to wszystko rozkminiać. No a ode mnie to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu i oglądałeś do końca, napisz w komentarzu hashtag anomalia. Siemano!